Witajcie. Na początek chciałem powiedzieć, że jeśli film Wam się spodoba, to wciśnijcie łapkę w górę, jeśli nie, to w dół. Jeśli chcecie oglądać kolejne filmy, to wystarczy subskrybować mój kanał. A jeśli chcecie wesprzeć finansowo moją działalność YouTube'ową, to proszę o wsparcie poprzez PayPal. Wszystkie przydatne linki znajdziecie pod filmem. Kiedyś, jak byłem jeszcze mały i brzydki, chciałem być sławny. Wyobrażałem sobie, jak dziennikarze przeprowadzają ze mną wywiady i zawsze sobie kombinowałem, co bym im odpowiedział: taki trening, w razie jakby co. I kiedyś na pytanie jednego z nich: czy lubi pan dzieci? Odpowiedziałem: Lubię, ale makrela mi bardziej smakuje. Dlatego właśnie uwielbiam komentarze pod filmami w stylu: Nie wiem, co ty bierzesz, ale też bym chciał, więc nic nie biorę. Po prostu widzę świat trochę inaczej i to nie znaczy, żebym słyszał głosy w mojej głowie. Nie słyszę i to chyba dobrze. Tak mówią lekarze. I po tym przemiłym wstępie przejdźmy płynnie do tematu filmu. Akwarium 240 litrów. Na chwilę obecną jest to akwarium całkowicie naturalne. Można by powiedzieć, że co się dzieje w tym akwarium, w tym akwarium pozostaje. Przesadzam, bo to mimo wszystko byłoby dość tragiczne, choć nie awykonalne. Akwarium, podobnie jak 375, zostało pozostawione samemu sobie. Otrzymało potężny zastrzyk roślin pochodzących z dwóch zlikwidowanych zbiorników. To się musiało źle skończyć. A dupa tam. Wcale się tak bardzo źle nie skończyło. Każda roślina po przeniesieniu z innych warunków glebowo-oświetleniowo-wodnych Musi ten fakt odchorować. Jeśli to jest ta sama woda i temperatura, czyli jeśli mówimy o przenosinach wewnątrzdomowych, to ten proces jest krótki, a nawet czasem niezauważalny. Oczywiście gorzej jest, jeśli te warunki się diametralnie różnią, ale tu się nie różniły. Były wszędzie mniej więcej podobne. Dlatego też po przenosinach roślin nie pojawiła się jakaś totalna masakra. A nawet glon, który czasem nawiedzał to akwarium, kiedy spałem i stukał w szybkę, postanowił się ewakuować. Bo nadmiar roślin działa naglony jak egzorcysta, ale nadmiar roślin nie jest lekiem naglony. Dlaczemuż? Ponieważ to jest takie cholerne kółko, które się toczy i każda ingerencja powoduje zmiany. Jeśli kółko się toczy do przodu i z tyłu mu zasadzimy kopa, to potoczy się szybciej, ale my go już nie dogonimy. Akcja reakcja. W tym wypadku jest glon zżerający nadwyżki. Dajemy mu mnóstwo roślin, które zabierają mu jedzenie. Glon zdycha, ale rośliny nadal muszą jeść. Jak nie mają czego, to padają, rozkładają się i dają nadwyżkę, na której pasie się całkiem nowy glon w cholernym garniturze i steczką pełną pomysłów na kolejne zbiorniki. Sorry, znów mnie poniosło, jak w filmie o Jezusie. Przepraszam, Jezusa Ortega z Madrytu. I w ogóle, przepraszam, 600 tysięcy Jezusów z Hiszpanii, USA i Chile. A szczególnie tych Jezusów, którzy należą do braci akwarystycznej. Aha, a, ale tam się to wymawia... Jesus. Uff, no to już łatwiej. No i ulżyło mi jak gołębiowi, który przełknął kiwi. Akwarium dostało zastrzyk roślin, które minimalnie wstrzymały swój rozwój, aby dość szybko się przyjąć i rozbrykać tak jak walisneria. To jest roślina, która praktycznie jest nie do opanowania kombinowałem i myślałem jak ją posadzić i spowodować, aby się bezmyślnie nie rozrastała. Przemyślenia były różne i długotrwałe. Deska sedesowa się nagrzała, ale nic nie wykombinowałem. Najprostszym pomysłem jest posadzenie jej w jakimś pojemniku. Problem polega na tym, aby go ukryć. A jeśli nie będzie wystawał ponad normalny poziom podłoża, to walisneria i tak wylezie i pójdzie dalej. A jeśli będzie wystawał, to nie wylezie? Przecież co to jest dla niej za problem puścić wesołe kłącze w wodzie, bez żadnego podłoża? No żaden problem. O, sorry, dostałem smsa. Hmm, Jesus z Madrytu. Napisał, że on też rozmnożył ryby. I podał gatunek. I dodał jeszcze, żebym się walił. Miły człowiek. Więc jeśli ktoś miałby jakiś genialny, ale podkreślam genialny pomysł na posadzenie walisnerii, tak aby się nie rozrastała po całym zbiorniku, to proszę o podzielenie się tym sposobem w komentarzu pod filmem. Akwarium jest w podobnym stanie jak 375, bo czeka na swoje przenosiny. Co ciekawe, ziemia w podłożu ma tu 7 lat w 2020 roku i niespecjalnie da się o niej powiedzieć, że się wyczerpała, bo i jak się miała wyczerpać? Podłoże z ziemi przypomina trochę perpetuum mobile. Jedno odda, drugie przyjmie. Jak to w akwarium? Oczywiście można się sprzeczać na gruncie warunków sterylnych w zbiorniku, ale ponieważ takie warunki nie istnieją, można to olać i kazać oponentom prostować banany, bo ziemia jest najlepszym podłożem aktywnym. Dobra, teraz lincz. Poleciały w moją stronę wielkie i ciężkie czyściki magnetyczne. A ja twierdzę, że we wszystkich tych genialnych, aktywnych podłożach akwarystycznych bazą jest Ziemia. Z dodatkami torfu, Ziemia kompostowana, Ziemia kuźwa z kosmosu, ale Ziemia. To, że ma inną formę, bo jest zapieczona w postaci kulek, ma tylko ułatwić operowanie takim podłożem. Nie trzeba go ukrywać pod żwirem. Oczywiście ziemi też nie trzeba pod żwirem ukrywać, ale to według mnie wyższa szkoła jazdy. Trzeba się wtedy pogodzić z wysypem glonów na początku zabawy, z mętną wodą i tym podobnymi problemami. Robiłem kiedyś taki eksperyment. Nie wyszedł, ale dlatego, że nie byłem dość cierpliwy. Uważam, że udałoby się to, a przy dobrym obsadzeniu roślinami moglibyśmy mieć piękny zbiornik, tylko po co się umartwiać, jak na przykład Szymon Słupnik albo Szymon Słupnik młodszy. Choć młodszy był starszy od starszego, znaczy wcześniej na słupie zamieszkał. I to nie był słup, bo słup to Azja Duchajbojowicz miał w... no wiecie gdzie no, ale lepiej sobie tego nie wyobrażać. Ma już na pewno nie u proktologa. Więc młodszy był starszy, a ludzie mówią o nim Słupnik, bo to była kolumna. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Więc ziemię się zakrywa. Ja mam tu zakrytą zbyt dużą ilością żwiru, ale to akwarium stawiałem po przeprowadzce i musiałem je na biegu odpalać. Dlatego nie na wszystko zwróciłem uwagę i żwiru mi się trochę za dużo sypnęło. Można go dać spokojnie znacznie mniej. Niemniej, ziemia, czy sama, czy pod żwirem działa. I to jak widać działa od 7 lat. Można by to akwarium postawić na przykład na całkowicie jałowym żwirze. Wtedy paniczny strach przed wypłynięciem ziemi na wierzch, który to strach wywołuje u niektórych sraczkę i dlatego kupują podłoża aktywne w worach, całkowicie by minął. Ale jałowe podłoże, jak sama nazwa wskazuje, jest jałowe, czyli ma w sobie wielkie nic, a rośliny nie lubią wielkiego nic. Dlatego startując, jak to mówią koledzy, jałowcem, czyli jałowym podłożem, trzeba się pogodzić ze sztucznym nawożeniem na początku istnienia zbiornika. Mówię o żwirze. Dopóki ryby nie zasrają żwiru, nie spadną tam resztki pokarmu, zwiędłe liście i wszystko, co umie w wodzie spaść, czyli wszystko oprócz deszczu. A kiedy już to wszystko spadnie i żwir to połknie, przestaje nagle być podłożem jałowym, a staje się podłożem aktywnym. W poprzednim miejscu zamieszkania prowadziłem tak jeden ze zbiorników. Wyleciało mi z pamięci, ile to było litrów, ale coś między 300 a 400, chyba 300. I z powodzeniem. Najpierw stosowałem jakiś nawóz do kwiatów, który był zielony, i fajnie się go wlewało do wody. A potem, kiedy żwir zaczął pracować, wlewałem coraz mniej, aż w końcu zapomniałem o nawożeniu. I wszystko rosło, i nawet glonów nie było, więc można. Ale czy po przenosinach tego akwarium w nowe miejsce będę tak eksperymentował? Nie wiem. Nie mam tutaj jakiegoś perfekcyjnie opracowanego planu. Może sam żwir, może Ziemia, może morze, a może Staw, albo Kazimierz Spacjatmajer. W sumie to wiem, jakbym chciał, żeby to akwarium wyglądało. Ale sam tego nie zrobię, bo nie umiem. A jakbym kogoś poprosił o pomoc, to już nie byłoby tego smaku zaskoczenia wszystkich. Wyglądem zbiornika. Dobra, to na razie tyle. Idę coś odpisać Hesusowi. Coś miłego. Ale nie powiem co, bo żyjemy w kraju kwitnącej pasztetowej, a nie zamierzam na razie emigrować. A tak będę se tu leżał. Puścił klej z trzecia w nocy i się. Za oknami właśnie wstawał dzień. Odpłynął koch, opuścił klej. Mamo, mamo, przyjrzeć ci po! Potom? Nie, Chondryk.